Mamy odpowiedź Najwyższej Izby Kontroli. Spotkanie noworoczne prezydenta. Czego nie udało się zrealizować? Wielu spraw takich, które zakładaliśmy, że będą wcześniej. Spór o świetlicę w Marcicach. Nie znam zamiarów gminy, władz gminy, bo nie znamy. Czwartek, 13 stycznia, Adrian Andruszkiewicz, witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Dami. Zgodnie z obietnicą otrzymaliśmy dzisiaj odpowiedzi na nasze pytania z Najwyższej Izby Kontroli. Zadaliśmy je zaraz po wczorajszej konferencji przedstawiciela Urzędu Miasta Jelenia Góra, Cezariusza Wiklika. Wczoraj odbyła się konferencja, w trakcie której przedstawione zostało oświadczenie jeleniogórskiego magistratu w sprawie wyników kontroli NIK w Urzędzie Miasta. Przypomnijmy, wykazała ona szereg nieprawidłowości i skutkowała złożeniem przez Najwyższą Izbę Kontroli zawiadomienia do miejscowej prokuratury o nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz o wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Zaraz po spotkaniu z rzecznikiem Cezariuszem Wiklikiem skierowaliśmy kilka pytań do NIK-u. Oto one. Czy to prawda, że po kontroli w NIK zatrudniony został jeden z byłych urzędników i czy brał udział we wspomnianej kontroli? Oto odpowiedź. Procedura naboru kandydatów na stanowiska kontrolerów odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego. Wszystkie prowadzone przez NIK kontrole są realizowane w sposób obiektywny i bezstronny. W ramach przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra kontroli nie wystąpiły żadne okoliczności mające wpływ na bezstronność i obiektywizm Izby. Zapytaliśmy także, czy Urząd Miasta odrzucił wszystkie wykryte przez NIK nieprawidłowości i co stanie się, jeśli nasz magistrat nie dostosuje się do zaleceń pokontrolnych. A oto odpowiedź. Prezydent miasta Jeleniej Góry skorzystał z przysługującego mu prawa do złożenia zastrzeżeń, które zostały rozpatrzone przez zespół orzekający Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli. Upublicznione wyniki przedmiotowej kontroli są ostateczne. W odpowiedzi NIK jest także: wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli mają charakter fakultatywny. Wszystko zatem wskazuje na to, że sprawę rozstrzygnie dopiero prokuratura. Wczoraj odbyło się spotkanie noworoczne prezydenta Jeleniej Góry. Jerzy Łużniak w swoim przemówieniu oprócz inwestycji z 2 lat w mieście wymieniał także te, które zostaną dokonane w roku 2022. Wręczył również nagrody dla firm i organizacji pozarządowych. Spotkanie noworoczne odbyło się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Na początku prezydent Jerzy Łużniak w przemówieniu podsumował ostatni trudny pandemiczny czas w mieście Jelenia Góra. Dawaliśmy ogromne kwoty na maseczki, płyny, zakupy środków ochrony, ale z drugiej strony rosło przeświadczenie, że trudności nas mobilizują, że wysiłek zarówno drobnych przedsiębiorców, jak i rozpędzająca się produkcja dużych zakładów, spadające wskaźniki bezrobocia, stabilizujące się dochody z głównych źródeł utrzymania budżetu samorządu pozwolą nam się otrząsnąć ze społecznej traumy i indywidualnych stresów. Dodatkowo prezydent podsumował zrealizowane inwestycje i zapowiedział zadania na ten rok. Wspomniał m.in. o rozbudowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej, a także przebudowie mostów w Sobieszowie, Młynówce oraz Alei Wojska Polskiego. Po wydarzeniu padło pytanie. Czego nie udało się zrealizować? Wielu spraw takich, które zakładaliśmy, że będą wcześniej, że będzie chociażby wcześniej przetargi niektóre rozstrzygnięte, ale ze względu na to, że czy to braki ze względu na pracowników, no bo okazuje się, że jednak ludzi brakuje rąk do pracy, czy też chociażby z tego względu, że niestety na przetargach były ceny tak zaskakująco wysokie, brakiem materiałów, bo chociażby hala przy szkole podstawowej numer 8, która już powinna być skończona zgodnie z planem, niestety musiał być przedłużony termin z jednego prostego powodu. Nie dostali dźwigarów na dach
bo praktycznie tak duże były zamówienia z innych stron, a z drugiej strony też dostęp z materiałem i prawie że o pół roku się przedłużyła konstrukcja dachu. Spotkanie noworoczne to także nagrody prezydenta miasta Jelenia Góra dla firm i organizacji pozarządowych. I ta nagroda jest oczywiście miłym akcentem, takim docenieniem, ale przede wszystkim jest motywacją do dalszej pracy, bo jest przychylność losu innych ludzi, instytucji i chęć współpracy, bo jest to temat, który porusza nas wszystkich, to przede wszystkim zdrowie psychiczne, ale też ogólnie niepełnosprawności i człowiek niepełnosprawny, czy człowiek z problemem w rzeczywistości naszego kraju, w rzeczywistości naszego miasta. To oczywiście efekt pracy nie tylko naszej piątki, ale i całego zespołu ludzi i naszych pracowników i życzliwych tam pacjentów. Efekt życzliwych nas współpracowników, efektem jest zapisywanie się coraz większej ilości pacjentów. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem pana prezydenta, pana Jerzego Łużniaka, bo tak jak on w ostatnich latach wspiera klub, to mało tak to było w historii naszego klubu, tej 70-letniej, żeby tak to wspaniale funkcjonowało. To dzięki niemu możliwe są kolejne sukcesy, dzięki niemu możemy podnosić sobie poprzeczkę i zdobywać kolejne trofea. Nagrodzeni zostali także za 2020 rok Germania Mainz, spółka z o.o., dawniej Kurowski Group i Love Krowa. Za 2021 rok wyróżnieni to Maynard, spółka z o.o., komponenty Arcus, Alchemy Group, KSJ Development, spółka z o.o., spółka komandytowa. Otrzymaliśmy informację od jednego z mieszkańców Marczyc o proteście, jaki został zorganizowany w tej miejscowości w sprawie świetlicy. Więcej w naszym materiale. Od chwili wybudowania świetlicy, czyli od 2014 roku, obiekt użytkowany jest przez sołectwo Marczyce oraz stowarzyszenie Nasze Marczyce. Jest on miejscem spotkań, zebrań oraz imprez organizowanych przez lokalną społeczność. Pod koniec grudnia Rada Gminy uchwaliła na posiedzeniu sesji uchwałę, która wprowadziła zmianę do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Za jej sprawą w świetlicy ma powstać punkt biblioteczny. Jak powiedział nam prezes stowarzyszenia Nasze Marczyce, osoby z urzędu gminy przyjeżdżały tu kilkukrotnie. 31 grudnia, aby dorobić klucze, kilka dni później, aby zamontować komputery, a po kolejnych dwóch dniach po to, żeby zamontować alarm. Ja pytam się, proszę mi oddać klucze, bo to są nasze klucze. Niestety decyzją władz gminy kluczy już nie dostaniemy, a wręcz nawet przeciwnie, zostaną wymienione zamki. No to, jak usłyszałem już taką informację, to tak jakby mnie ktoś, powiem, obuchem strzelił w głowę, no to wiadomo, że zamach na świetlicę. Po tym, że fakcie próbowałem nawiązać kontakt różnymi sposobami z wójtem, z wicewójtem, no niestety, zarówno telefonicznie nie odpowiadali, jak i SMS-owo nie odpowiedziano. Do tej pory mieszkańcy swobodnie korzystali ze świetlicy. Obawiają się, że ta sytuacja może się zmienić. Co więcej, mają wątpliwości co do powstania punktu bibliotecznego, ponieważ miejsca w świetlicy jest już niewiele. Nie widzimy możliwości, żeby nam tu narzucać coś, co nie jest, bym powiedział, które mieszkańcy nie chcą. Po prostu nikt się nas nie pyta, robiąc coś, czego my w ogóle nie chcemy. Podczas spotkania okazało się, że doszło do nieporozumienia. Nie mamy żadnej intencji ograniczania mieszkańcom tego obiektu, bo ten obiekt jest obiektem gminy Podgórzyn. Został wybudowany dla mieszkańców i tu nie ma żadnego celu ograniczania, wręcz rozszerzenia oferty. Stowarzyszenie tutaj realizuje swoje zadania różnego rodzaju, ale też są inne oferty właśnie przez instytucje kultury, które można wykorzystać. Tak jak pan tutaj wspomniał, animacje, w feriach organizujemy w Podgórzynie ferie dla dzieci. Wójt chce przekazać nadzór nad świetlicą jednej z komórek urzędu gminy. Ma to pozwolić na organizację kolejnych wydarzeń, a także umożliwić pozyskanie kolejnych dofinansowań. Zostaliśmy zapewnieni, że nikt nie chce ograniczać dostępu do świetlicy mieszkańcom. Została ona przecież wybudowana dla nich. Myślę, że to wystarczy tylko to sformalizować i dopiąć dokumenty, bo jednak mamy tutaj... Obiekty muszą mieć swojego jakby właściciela i odpowiedzialną osobę za to.
Sołectwu, stowarzyszeniu oraz pracownikom urzędu pozostaje się spotkać i ustalić warunki dalszej współpracy. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca jednej z miejscowości gminy Lubań, który miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad żoną oraz dziećmi. Wszystko rozpoczęła zwykła interwencja domowa. Tego dnia mężczyzna naruszył nietykalność cielesną małżonki, był w stanie nietrzeźwości. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policji oraz nakazał mu opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi i zakazał zbliżania się do nich. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Chcieliśmy bardzo Państwu podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzacie, zarówno przed ekranami komputerów, smartfonów, jak i telewizorów. Ostatni czas upłynął nam pod znakiem zmian. Telewizja Dami Jelenia Góra pojawiła się na ogólnodostępnym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Od tego roku do odbioru naszej telewizji potrzebują Państwo tylko telewizora i zwykłej anteny. Czasami wystarczy jedynie odświeżyć listę kanałów, aby móc nas oglądać. Dodatkowo telewizja Dami Jelenia Góra dostępna jest standardowo na kanale 140 w telewizji kablowej Wektra. Ponadto codziennie materiały zamieszczamy także na stronie internetowej www.tvdami.eu, naszym kanale na YouTube oraz na profilu na Facebooku. Możemy się pochwalić, że tylko przez ostatnie 2 tygodnie nasze informacje za pośrednictwem tego portalu społecznościowego dotarły do niespełna 1 miliona odbiorców. To już wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie serwisu informacyjnego.